Dziś w studiu witam gości, są nimi Kacper Urbański i Tomek Chojnacki z Wielkopolskich, z klubu Wielkopolscy Fani Motocykli. Witam. Cześć, witam. Cześć, witam. Rozmawialiśmy ostatnio o jubileuszu, dziesięcioleciu WFM, które właśnie w tym roku. Powiedzmy, jak zamierzacie uczcić ten jubileusz, ponieważ wspólnie z Stowarzyszeniem Inicjatyw Muzycznych organizujecie Codex Blues Festival połączony właśnie z dziesięcioleciem WFM. Tak, nasz zlot połączony z Codex Blues Festival zbliża się takimi dużymi krokami, bo to już 5-7 lipiec. Od razu zapraszam, żebym nie zapomniał o zaproszeniu. Codex Blues Festival rozpocznie się w piątek, 5 lipca. Program samego festiwalu jest bogaty, połączony z naszym zlotem jubileuszowym staje się jeszcze bogatszy. Dlatego zaczynamy w piątek w sumie festiwalem. O godzinie 12 jest otwarcie imprezy samego festiwalu. Nasz zlot rozpocznie się w sobotę, 6 lipca, mszą świętą przy kościele świętego Leonarda w Słupcy. Jeśli chodzi o harmonogram, powiedzmy najpierw, co czeka tych, którzy przyjadą, jeśli chodzi o festiwal. Tak jak Kasper wspomniał wcześniej, o 12 jest otwarcie imprezy. O 12.30 jest prelekcja Bezpieczne Wakacje. Tutaj będzie oczywiście przy współpracy z policją i WOPR-em. Od 14 do 16 gry, zabawy artystyczne dla dzieci, o 16 pokaz zumby, o 17 koncerty, niekoniecznie bluesowe, tutaj też jest przewidziane kilka młodych, fajnych grup. O 22 ognisko integracyjne, jam session do rana, to wszystko w piątek. Jeśli chodzi o sobotę, tak jak Kasper wspomniał wcześniej, o 12 jest msza święta w kościele świętego Leonarda w Słupcy, parada motocyklowa, też ulicami miasta Słupcy. Później o 14 spotykamy się w Kosewie, tam następuje oficjalne otwarcie zlotu motocyklowego, jubileuszowego zlotu motocyklowego WFM Słupca i też o 14 zacznie się już przegląd kapel muzycznych. Przewidujemy również pokaz trialowy, konkursy, zabawy motocyklowe, oczywiście szereg fajnych koncertów, dużo gwiazd, dużo atrakcji. Jeśli chodzi o te konkursy motocyklowe, co będzie nas czekało w sobotę? Konkurencje typowo dla motocyklistów, no i myślę, że dla gości festiwalu również. Niech może pozostaną niespodzianką. Osoby, które odwiedzają szereg zlotów, na pewno znają te konkurencje i przez cały rok się do nich przygotowują. Dlatego Golum, nasz osoba pełniąca funkcję nawigatora do naszego klubu, została szybko mianowana na animatora zabaw i konkursów. On ma asa w rękawie i niech to pozostanie do końca niespodzianką. Podczas zlotu również będzie można wziąć udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Głównie chodzi tu nam też o to, żeby zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i na propagowanie bezpiecznej jazdy i kultury motocyklowej. Dla wytrwałych o północy niespodzianka i oczywiście do rana ognisko integracyjne, jam session do samego rana. A w niedzielę blues na plaży, oficjalne zakończenie festiwalu i zlotu. No i myślę, że jakieś after party po śniadaniu i bezpieczny powrót już do domu. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych codexblues.pl, simblues.pl, wfmsłupca.eu. Znajdziecie nas na Facebooku. Tam plakat i szczegółowe informacje. Zawsze można do nas napisać i zapytać. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie. Pozostaje w takim razie tylko jeszcze zaprosić wszystkich na ten festiwal połączony z jubileuszem. Zaproszenie nie tylko dla motocyklistów, prawda? Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych imprezą, wszystkich tych, którzy słyszeli o tej imprezie, chcą zobaczyć, jak będzie, chcą przeżyć naprawdę wspaniałe chwile w Kosewie, piękne miejsce, piękny ośrodek wypoczynkowy. Pogoda zamówiona już w lutym, więc tylko czekamy. Zapraszamy już teraz 5-7 lipca, Kosewo, a dziś za rozmowę dziękuję. Moimi gośćmi byli Kacper Urbański i Tomek Chojnacki z WFM Słupca. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.